Cześć, z tej strony BN23 i witam w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym z serii Poezja Widzów. No, wielki powrót. No, dawno mnie nie było, no ale miałem tyle obowiązków na głowie, yy, no że naprawdę fizycznie nie byłem w stanie yy, poogarniać nic, nic więcej. Teraz wreszcie yy, jest trochę luzu, jest trochę odet yy, moment odetchnienia, także zabieram się ostro, żeby ponagrywać tych filmów. Normalnie te filmy bym podzielił pewnie na części, ale z racji, że nie wiem co, jak będzie to dalej wyglądać, to nagram całe opowiadania. I pierwszym opowiadaniem, któremu się przejrzymy, które przeczytamy jest Road 316, autorstwo oczywiście Mateusza, choć nawiązując w sumie do Genezeniku Mateusza i też w sumie to lepiej brzmi przy czytaniu. Może nazwa Road 316 by bardziej pasowała No ale tak czy inaczej głównym bohaterem będzie Tomek z tego co tu widzimy Potężny Tomek No i mamy też tą drogę No i zobaczymy co tutaj będzie miało miejsce, tak? Jestem ciekaw Już nie pamiętam tych opisów, bo Z Discorda Bo jeszcze w międzyczasie pojawiły się żywieckie znaki, czyli opowiadanie, które przeczytamy jako kolejne książka, którą przeczytamy jako kolejną i jeszcze jest w produkcji, że tak powiem w trakcie pisania kolejna książka, czyli Yeti za drzwiami chyba prolog Tomek znany również jako Pan Tomasz mieszkał niedaleko Żywca z czego niestety nie był za bardzo zadowolony ponieważ w Żywcu mieszkał jego przykry znajomy o nie który zarażał, zarażał go depresją i narzekaniem na życie Tomek nie chciał mieć z nim nic wspólnego, dlatego jak najszybciej chciał wyprowadzić się gdziekolwiek, byleby jak najdalej stąd, by ponura aura nie dosięgała jego umysłu. Nie było to niestety proste i kosztowało dużo pieniędzy. Pewnego dnia Tomek zauważył ogłoszenie, które bardzo go zainteresowało. Pewien mężczyzna o imieniu Steve szukał osoby na zaledwie jeden dzień do pracy jako kamerzysta. Dodatkowo płaci on bardzo wysoką sumę, dlatego Tomek zainteresował się tym ogłoszeniem i od razu zadzwonił na podany numer. Tomek nie miał dużego doświadczenia jako kamerzysta, kamerę trzymał w ręku tylko jakieś dwa razy, gdy jego smutny znajomy akcent nieudolnie próbował nagrać nowy format i poprosił Tomka o pomoc przy nagrywkach. Z tego powodu Tomek spodziewał się raczej odmowy, ale uznał, że skoro wynagrodzenie jest tak duże, to warto przynajmniej spróbować. Gdy Steve odebrał telefon, wytłumaczył Tomkowi, że nie należy na mu na profesjonalnym kamerzyście, ponieważ oferta ta jest dość nietypowa. Zależy mu jedynie, by znaleźć kogoś jak najszybciej. Najlepiej na teraz. Tomek był zdziwiony, ale jednocześnie zadowolony, ponieważ wiedział, że skorzystał z szansy, która mogła mu umknąć. Tym właśnie różnił się od swojego smutnego znajomego. Ale szkalują. Tomek nie wiedział przed sobą, przed sobą żadnych ograniczeń, a jeśli już jakieś się pojawiało, mierzył się z nimi jak totalny szef. aksel z kolei ograniczenia widział w swojej głowie, która była wypełniona depresją i negatywnymi myślami. Dlatego nie wykorzystywał żadnych szans. Ciekawe, czy jego postać też się pojawi w tej książce. Jest tutaj zbędne, gdyż w szacunku do siebie oraz osób czytających to opowiadanie nie, umieści, to opowiadanie nie umieściłem go w nim. Aha, okej, okay, dobra, to już jest od razu odpowiedź na moje pytanie. Steve podał Tomkowi swój adres oraz powiedział, by ten zjawił się u niego dnia następnego o 8 rano, gdzie ustalał dalsze szczegóły. Rozdział pierwszy. Droga. Tomek obudził się o 6 rano, po tym jak zadzwonił jego budzik. Był podekscytowany tym dniem tak bardzo, że od razu wstał z łóżka i przemył twarz wodą, by się rozbudzić. Następnie wrócił do pokoju, by się ubrać, po czym zabrał jeszcze swój telefon i gdy odblokował by go, by sprawdzić pogodę, zauważył powiadomienie z Discorda. Pewnie znowu ci debile od Kilczaka pinguje tym przykrym szopem, pomyślał Tomek. Tomek sprawdził powiadomienie nie miał rację, były to pingi z serwera w oddzielonym smokie. No wiedziałem, powiedział sam do siebie. F Mateusz miał rację, trzeba było to w wyłączyć, żeby wyjść w spokoju. Tomek chciał już zejść do kuchni, by zrobić coś śniadanie, jednak przypomniał sobie jeszcze jednej rzeczy. A no tak, trzeba wejść jeszcze na serwer żywca, by się przywitać i sprawdzić, czy tam się w nocy nie bydlili dla cyferek, powiedział. Yes. Tomek szedł na serwer X-ray, gdzie zobaczył jakieś 50 wiadomości Dewala, które pingowała X-ray, by ten w końcu zaczął się udzielać na swoim serwerze. Dodatkowo zauważył, że Deval wysłał jakiś film z Kononem i uznał, że szkoda czasu na tą patologię, dlatego zajął się już poważnymi sprawami. Tomek udał się do kuchni, gdzie szybko przygotował i zjadł śniadanie. Miał jeszcze dużo czasu, jednak uznał, że lepiej wyjechać szybciej niż się spóźnić. Wsiadł do auta i wpisał podany adres na mapie oraz włączył nawigację. Tomek kierował się nawigacją, która kazała mu jechać drogą numer 316. Aha, czyli jednak to polska droga, ale tytuł jest angielski. I to zmyliło, że akcja będzie siedziała gdzieś indziej. Niż tylko w Polsce? Ciekawe, pomyślał. Jakaś droga z amerykańskich lasów. albo kanadyjskich. No tak, w sumie tam mogło być podobne znaczenia. Tomek jechał dalej, spokojnym tempem. Droga wydawała się pusta i oprócz niego jechała tędy bardzo mało osób. Tomek włączył radio, by wypełnić czymś ciszę. Usłyszał jakąś szybką elektroniczną piosenkę, po czym skrzywił się i zaczął mówić sam do siebie. Co to za nowoczesne? główna? zapytał. Zaraz włączył to jakieś lata 80. się skończył w Family Friendly, powiedział po czym zmienił stację. Tomek jechał dalej i relaksował się słuchając swoich ulubionych piosenek. Po kilkunastu minutach jazdy, nawigacja kazała skręcić w prawo i zjechać w leśną drogę. Ale dzicz, pomyślał Tomek. Droga była dość nierówna, więc Tomek zwolnił, ale jadąc podziwiał widoki lasu. Tomek jadąc tędy czuł trochę klimat żywca, ponieważ tam lasy wyglądały podobnie. Jednak tutaj czuł, jakby, czuł się jakby lepiej. Różnica między Lasem Żywieckim a tym, przez który przejeżdżał, polegała na tym, że tutaj prawdopodobnie nigdy nie było akstreja. co automatycznie dawało lepsze wrażenie. Tomek jechał dalej, aż nagle poczuł, że coś wbiło mu się w oponę. Co się dzieje? Pomyślał. Tomek zatrzymał się i wysiadł z auta. Jego przepuszczenia były słuszne. Jednak miał jeszcze zapasowe koło, więc wziął się za wymienianie. Gdy wymieniał koło, zauważył, że w oddali jak... z oddali jakiś samochód jadący tym samym kierunku, którym jechał Tomek. Gdy kierowca dojechał do auta, Tomka zaczęła na niego trąbić, by ten go przepuścił. Zjedź na bok, krzyknął kierowca. Jak ci mam zjechać, chłopie, odpowiedział Tomek. Kierowcy nie cierplili się tak bardzo, że dodał gazu i szybko minął Tomka bokiem. A gdy mijał go, pokazał mu jeszcze to, co akceptuje kierownikowi. Czyli środkowy palec. Co za dziwni ludzie, masakra, powiedział Tomek i dalej wymieniał koło w aucie. Po kilku minutach Tomek dokończył robotę i ruszył w dalszą podróż. Dobra, mam nadzieję, że znów nie złapie gumy, bo nie wiem, co wtedy zrobię, pomyślał. Tomek jechał dalej i pomimo krótkiego postoju nadal miał sporo czasu, a cel jego podróży był już coraz bliżej. Po drodze zauważył jakąś stację w lesie i uznał, że na chwilę się zatrzyma i kupi sobie jakieś, jakąś przekąskę. Wszedł do środka i wziął słodką bułkę, batona oraz wodę. Gdy podszedł do kasy, mężczyzna siedzący tam wydawał się bardzo znudzony i przygnębiony. Tak jakby mógł, to tu ja się zatrzymywał. Tomek zapłacił, a mężczyzna, nie mówiąc nic, wziął pieniądze i wydał resztę. Tomek chciał już odejść, jednak w tym momencie mężczyzna odezwał się. Uważaj na siebie, kręci się tu du dużo dziwnych ludzi, powiedział. Zauważyłem, odparł Tomek i wyszedł ze sklepu. Tomek się posilił, oraz udał w dalszą drogę. Spoglądał na nawigację i wiedział, że jest już coraz bliżej celu. Po przejechaniu kilku kilometrów zauważył przed sobą szlaban i zrozumiał, że tutaj droga się kończy. Tomek pomyślał przez chwilę i stwierdził, że nawigacja źle go poprowadziła. Przynajmniej nie wzięła pod uwagę tego, że druga tutaj jest zablokowana. Ino pod górkę, więcej nic, pomyślał Tomek, po czym wziął do ręki telefon. E, przepraszam, jeszcze na chwilę przerwę. <laughs> znaczy, generalnie mam takie przypuszczenia. Pierwsze jest takie, że Mateusz tu będzie głównym antagonistą, i ten, ta osoba, która za, chce zatrudnić tego kamerzysty jest jakimś psycholem, który, który może oferuje taką. Atrakcyjną ofertę, i później te osoby, które przyjmują te oferty, znikają. Druga opcja, teoretycznie mniej prawdopodobna, ale może tutaj będzie taki element zaskoczenia, żebym się nie spodziewał, że opowiadanie jest wzorowane na drodze bez powrotu. Dlaczego? Ponieważ tutaj, tu i tu w tytule mamy w, e, drogę. Tu i tu główny bohater w jakimś e, losowym wydarzeniu. Uszkadza swoje auto. Właśnie tutaj pęka opona, a w pierwszej części nie pamiętam, czy też pękły opony. Znaczy nie, chyba było tak, że właśnie ten główny bohater zderzył się niechcący z tym autem, które miało przebite opony, i spotkał tamtych pozostałych bohaterów. Chyba coś takiego było. Jak się pomyliłem, to mnie poprawcie w komentarzu. A po drugie, zajeżdża na opuszczoną stację, opuszczony sklep, gdzie siedzi dziwny koleś. Nie. I chyba tam też była taka scena, że siedział jakiś taki chłop dziwny i on był na początku wtedy, jak ten bohater jechał i chyba na końcu, jak temu bohaterowi głównemu, temu doktorowi, czy kim on tam był, udało się z tą jedną dziewczyną przeżyć, nie? Także ciekawe, czy to będzie mniej wątek kanibali, czy po prostu psycholi. Hmm. Bo też w piątej chyba, czy w której części, która była już bardzo słaba, był taki chłop, który jakby sterował tymi kanibalami, i on był normalnym człowiekiem. Nie był taki zdeformowany, nie był takim potworem i taki inteligentniejszy też się wydawał. Normalnie mówił. Zastawiał pułapki albo robił jakieś sprytne akcje, żeby ci kanibale namordowali te osoby, które tam wpadły. I tam właśnie też była taka scena, że jakaś dziewczyna biegała po lesie. Spotkała jednego tego kanibala, myślała, że to jakiś przebieraniec, bo tam jakiś festyn był w tym miasteczku, pokazała mu faka, że ją przestraszył. Eee, on jej wtedy chyba odciął palca czy coś i właśnie uratował ją. W cudzysłowie uratował ten chłop, a nie okazało się, że on współpracuje z tymi kanibalami i złapali tą dziewczynę. Także taka, taka mała uwaga z mojej strony. Czy okaże się słuszna, zobaczymy potem. Tomek popatrzył na mapę i zaczął szukać alternatywnej opcji. Jednak nie znalazł żadnej szybkiej drogi do celu. Uznał więc, że zadzwoni do Steve'a i powie mu, że może się spóźnić, ponieważ nie przewidział takiej sytuacji. Steve odebrał telefon. Halo? Jechałem właśnie pod podany adres, ale na drodze napotkałem blokadę i chyba się spóźnię, bo będę musiał pojechać naokoło, powiedział Tomek. Steve przez chwilę pomyślał i nic nie mówił, jednak po chwili zaczął mówić. Nie, po prostu zostaw tu auto i pójdź dalej pieszo, tak będzie szybciej. Tomek się zdziwił. Spotkałem jakiegoś dziwnego gościa i szczerze cała okolica wydaje się jakaś dziwna. Wolałbym jednak nie zostawiać te auta, powiedział Tomek. Nie ma się czego obawiać. Gdy moi znajomi mnie odwiedzają, też parkują tutaj i nikomu jeszcze nic z samochodem się nie stało, wyjaśnił Steve. Tomka trochę uspokoiła ta informację i uznał, że może zaufać Steve'owi. Zaparkował na poboczu i dalej ruszył piechotą. Tomek popatrzył na mapę i zrozumiał, że czeka go dość długi spacer, a do celu dotrze za jakieś 30 minut. Czyli równo o godzinie 8. Przyspieszył nieco kroku, by na pewno zdążyć na czas. Tomek po drodze nie spotkał nikogo, co trochę go zdziwiło i dało do zrozumienia, że okolica, w której mieszka Steve jest jakimś odludziem. Przez chwilę nawet zaczął się nad za tym, tym przejmować i stwierdził, że jest to trochę podejrzane. Jednak uznał, że to tylko jego myśli, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tomek w końcu dotarł na miejsce i dostrzegł niewielką drewnianą chatkę. Tomek zdziwił się, że ktoś, kto oferuje wysokie wynagrodzenie mieszka w tak biednej chatce w lesie. Wydawało się to dla niego dziwne, ale mimo to szedł dalej, aż dotarł do drzwi, po czym zapukał. Poczekał chwilę, jednak nikt nie otworzył drzwi. Zapukał więc je raz jeszcze, ale ponownie nie przyniosło to skutku. Tomek przez chwilę zastanawiał się o co chodzi i dlaczego nikt nie otwiera. Rozejrzał się dookoła, bo myślał, że Steve może wys wyszedł z domu. Jednak nie zauważył tam go, a jedynie siekierę wbity w ścięte drzewo. Tomek ponownie stanął przed drzwiami i sprawdził mapę, by upewnić się, że wpisał poprawny adres. Nagle usłyszał kroki z lewej strony i wychylił się, po czym dostrzegł mężczyznę idącego w kierunku domu. Witaj, to ja, Steve. Przyrzem, yy, poszedłem się o chwilę przejść powiedział mężczyzna. Witaj, już myślałem, że pomyliłem dom odpowiedział Tomek. Jest ich tu tak mało, że ciężko je pomylić rzekł Steve. Zgadza się strasznie od ludzi odparł Tomek. Tak. Wejdźmy do domu i tam ci wszystko wytłumaczę. Chciałbym, żebyśmy zaczęli jak najszybciej, bo nie mam wiele czasu, powiedział Steve. Steve wszedł do środka, Tomek razem z nim. Dom wydał się bardzo zwyczajny, a nawet ubogi. I tamka ponownie zaskoczył, że Steve oferuje mu tak dużo pieniędzy. Bo nie wyglądał on na, na osobę bogatą. Steve usiadł na kanapie i zaczął mówić: Sytuacja wygląda tak, że będziesz nagrywał dzisiaj wszystko, co robię. Potrzebuję mieć nagrany jeden dzień z mojego życia. Nie zależy mi na profesjonalizmie, a jedynie na tym, by ukazać ten dzień tak bardzo realistycznie, jak to możliwe. Tomka zainteresował to, co powiedział Steve i uznał, że jest dość dziwny. Oraz nie wiedział, po co mu nawet takie nagranie, jednak nie przerywał mu wypowiedzi i dał dokończyć. Steve kontynuował. Potrzebuję tego nagrania dla mojego syna, który urodzi się za kilka miesięcy. Niestety ja do tej pory nie dożyję. Ponieważ choruje i zostało mi kilka, może kilka tygodni. Bardzo chciałbym go poznać, jednak nie będę miał takiej szansy. Ale dzięki temu nagraniu, przynajmniej on będzie mógł poznać mnie i zobaczyć, jaki byłem. Tomka poruszyła ta historię i też wszystko zaczynało nabierać dla niego większego sensu. Zrozumiał motywy Steve'a i przestał postrzegać go dziwnie. Uznał również, że to bardzo łatwy sposób na zarobienie pieniędzy oraz spędzenie dnia w dość nietypowy sposób. Dlatego zgodził się na to. Tutaj masz kamerę. Po prostu nagrywaj wszystko, co robię. I w sumie tyle od ciebie oczekuję, powiedział Steve. Rozumiem. No to do dzieła, odparł Tomek. Steve zaczął film od przywitania ze swoim synem oraz powiedział kilka zdań o sobie. Tomek nagrywał i słuchał Stevea. Z tego, co mówił, wydawał mu się dość normalny. Następnie Steve przedstawił swojemu synowi Tomka i wytłumaczył, że jest on bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu powstanie ten film. Następnie kazał. Tomkowi, by ten odwrócił kamerę i pokazał swoją twarz. Tomek nie za bardzo chciał to robić, jednak wiedział, że musi słuchać się Steve'a, więc pokazał się do kamery i wrócił do nagrywania Steve'a. Jeśli chcesz coś powiedzieć, Tomku, to nie krępuj się. Chcę, byś też był częścią tego filmu, powiedział Steve. Rozumiem, odpowiedział Tomek. W takim razie, co będziesz dzisiaj robić, zapytał. Na początku pójdziemy do lasu, to moja codzienna rutyna. Pozwala mi się rozbudzić z samego rana oraz napełnić się dobrą energią, powiedział Steve. Okej, okay, no to idziemy, odpowiedział Tomek. Tomek oraz Steve wyszli z domu i dali się do lasu. Steve po drodze opowiadał dużo o sobie i przez całą drogę nie dawał Tomkowi za bardzo dojść do głosu. Co wydało się dla Tomka dość dziwne. Steve wydawał się bardzo wesołą osobą, jak na kogoś, kto za kilka tygodni umrze, co interygowało Tomka. Dziś pójdziemy moją ulubioną trasą, szykuj się na dłuższą wędrówkę, powiedział Steve. Tomek nie był zachwycony wizją długiej wędrówki. Wolał on raczej spędzić dzień w domu. A dodatkowo już wcześniej zrobił sobie dość długi spacer. Tomek i Steve szli przez kolejne minuty, a droga była dla Tomka dość męcząca. Jednocześnie spacerowanie oraz staranie się trzymać kamerę było tak, by nagrywać. Przepraszam, zamotałem się. spacerowanie oraz staranie się trzymać kamerą, tak by nagrywać Stevea, było dość wymagające, tym bardziej, że Steve szedł dość szybkim krokiem. A dodatkowo Tomek miał wrażenie, jakby z każdą minutą coraz bardziej przyspieszał. Można mnie trochę zaczekać? zapytał Tomek. Steve dalej szedł i nie słyszał Tomka, który odezwał się ponownie. Ej, mówiłem, byś na mnie zaczekał, powiedział głośno. Tym razem Steve usłyszał Tomka i odwrócił się w jego kierunku, po czym powiedział: Spokojnie, wybacz, samo szybkie tempo, ale tak już mam. Zaraz po lewej stronie jest wodospad, dojdziemy tam i chwilę odpoczniemy powiedział Steve, po czym skręcił w lewo. Tomek nie był zadowolony, ale nie mówił tego na głos, by nie przed filmu. Przyspieszył nieco kroku i skręcił w lewo za Steve'em. Tomek ujrzał wodospad i zatrzymał się na chwilę, by odsapnąć. Jednak zorientował się, że nie ma tutaj Steve'a. Rozejrzał się jeszcze dookoła, by spróbować go dostrzec. Jednak nic nie zauważył. Halo, jesteś tutaj? Zapytał Tomek. Steve nie odpowiadał. Halo, Steve! Krzyknął Tomek. Jednak to też nie przyniosło żadnego skutku. Co jest? Pomyślał Tomek. Tomek nie wiedział o co chodzi i gdzie nagle zniknął Steve? A na dodatek droga była tak długa i kręta, że Tomek nie był pewien, gdzie się znajduje i jak wyjść z lasu. No i mamy drugi rozdział już. No, dość tajemnicza osoba. W ogóle ten wątek, że domek taki ukryty w lesie, to jeszcze mi przypomniał inny film. Nie wiem, czy to się po prostu nazywało e, Domek w środku lasu, czy coś. No, przepraszam, ale nie pamiętam. Ale był taki motyw, że czwórka czy piątka nastolatków trafiła do. Eee, takiego lasu, nie pamiętam już jak to było, to miała być chyba zwykła taka wycieczka, zatrzymali się w jakimś domku I okazało się, że tym całym terenem zarządza jakaś dziwna organizacja, która zsyłała tam potwory, jakby bawiła się w horror Że sterowali eee, jakby tym wszystkim, nie? I tutaj też mamy gościa, który mieszka w środku lasu, a hajs ma jak lodu, albo właśnie też oszukuje, no nie wiemy a jeszcze takim innym plot twistem, który mógłby się tutaj pojawić, jest to, że tak naprawdę Steve to Aksry I z, z, za, za, to za, jakieś takie, za to wszystkie rzeczy przykre, które były o nim pisane na początku, po prostu wszystkich skasuje. Ale no tutaj, tutaj jest tylko Tomek, a poza tym Axe z Tomkiem się lubią, więc ta teoria nie ma sensu. Rozdział drugi Dziwak. Tomek nie wiedział, co zrobić, jednak dalej rozglądał się dookoła z nadzieją, że Steve zrobił sobie tylko głupi żart. Próbował wołać Steve'a, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Tomek miał ochotę po prostu opuścić las, ale ciągle trzymał w ręku kamerę Steve'a i nie wiedział, co z nią zrobić. Z drugiej strony bał się odchodzić z tego miejsca, by Steve nie miał potem do niego jakiegoś problemu. Nagle usłyszał jakiś szelec w lesie. – Steve, to ty? – zapytał Tomek. Nadal nikt nie odpowiadał. A Tomek wystraszył się, że może być to jakiś niedźwiedź lub inne dzikie zwierzę. Przez chwilę myślał, by uciekać, ale dźwięk nagle ucichł. Pomyślał przez moment, a jego serce zaczęło bić coraz szybciej. Mimo to powoli podszedł w kierunku źródła dźwięku i nie wiedział, co go czeka. Nagle za drzewa wyskoczył Steve, co strasznie wystraszyło Tomka, jednak po chwili odetnął i zaczął mówić. Boże, chłopie, ale nie wystraszyłeś. To tylko taki żart, par Steve. Nieśmieszny, rzekł Tomek. Nie mójś taki spięty Tomku. Mam nadzieję, że nagrałeś całe zajście, powiedział Steve. Tomek trzymał kamerę do dołu i zorientował się, że chyba nie nagrał tego momentu. Nie, bałem się, że coś się stało i my, nie myślałem o tym, powiedział Tomek. No dobra, trudno, odparł Steve. Steve zauważył, że Tomek nie jest zadowolony i ewidentnie nie spodobał mu się jego żart. Chcesz to od odwzorować? zapytał Tomek. Nie, to nie będziesz mieć takiego efektu. Chcę być autentyczny i tak w ogóle przepraszam, że cię wystraszyłem. Nie powinienem zachować się w taki sposób. Tomek odetchnął i uspokoił się lekko, widząc, że Steve jest świadomy swojego dziwnego zachowania i tego, że było to nieodpowiednie. W takim razie co dalej? zapytał Tomek. Wracajmy już może do domu. Oczywiście nadal nagrywaj wszystko, co robi odpowiedział Steve. Dobra, w takim razie w drogę powiedział Tomek. Tomek i Steve szli dalej w kierunku domu i nie rozmawiali zbyt wiele. Tomek nadal czuł się dość niekomfortowo w towarzystwie Steve'a. Nagle Steve zatrzymał się i szepnął do tamka, by ten również się zatrzymał. Widzisz? Zapytał Steve. Co takiego? Zapytał Tomek. Sarna, rzekł Steve. Tomek rozejrzał się i również dostrzegł sarnę. A faktycznie powiedział. Nagle Steve bez słowa pobiegł w kierunku sarny, która zaczęła uciekać po płochu. Jednak on nadal za nią biegł. Co to za debil, pomyślał Tomek, który pobiegł ze Steve'em. Jednak to nic nie dało, ponieważ Tomek po raz kolejny stracił go z oczu. Co on odwala, powiedział sam do siebie. Tomek ponownie zaczął wołać Steve'a, jednak ten, tak jak poprzednio, nie, nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Tomek zaczął rozglądać się, ale nie zauważył Steve'a. Usłyszał za to kolejne szelesty w lesie, a jego serce ponownie zaczęło bić szybciej. Tomek nie wiedział o co chodzi miał wrażenie, jakby Steve robił sobie z niego jakieś zimne żarty. Tomek nagle usłyszał szelest za sobą i odwrócił się oraz ujrzał Steve'a, stojącego kilka metrów za nim. Widząc go, Tomek wystraszył się i lekko cofnął. – Co ty robisz, człowieku? – zapytał Tomek. – Pobiegłem za sarną – podpowiedział Steve. – Skradałeś mi się za plecy – odrzekł Tomek. – Właśnie chciałem się odezwać – wyjaśnił Steve. – Zachowujesz się strasznie dziwnie – powiedział Tomek. – Nie zostało mi wiele, po prostu robię to, co chcę, korzystam z życia, póki mogę – to jeszcze robić, odpowiedział Steve. Tomek był zdezorientowany i chciał już wracać oraz podziękować Steveowi za, współ... za współpracę. Jednak miał nadal w głowie duże wynagrodzenie, które Steve mu zaoferował i postanowił, że da mu jeszcze jedną szansę. Ruszyli w kierunku doma, po drodze nie wydarzyło się już nic więcej. Do na miejsce Steve poszedł do pniaka, który była wbita siekiera i wyjął ją. Tomek popatrzył na niego dziwnie, co Steve od razu zauważył, Zastanawiasz się, co mógłbym zrobić z tą siekierą? Zapytał Steve. Co takiego? Zapytał Tomek. A co ma być? Zapytał Steve. Zadałem ci proste pytanie, co można zrobić z siekierą? Nic nie przychodzi mi do głowy, rzekł Tomek. Pewnie można ściąć na drzewo, odparł Steve. A no tak, dlaczego o tym nie pomyślałem? Odpowiedział Tomek. Też nie wiem. Pewnie myślałeś o tym, że można zabić nie człowieka. Ale nie chciałeś powiedzieć tego na głos, powiedział Steve. Tomek zdziwił się, ponieważ faktycznie myślał o tym, co powiedział Steve, ale nie chciał tego mówić. Poczuł się dziwnie i niekomfortowo. Czy myślałeś o tym samym, gdy pierwszy raz stanąłeś przed tą chatką i zapukałeś do drzwi, zapytał Steve? Co to za pytanie, zapytał Tomek. Coś ci pokażę, powiedział Steve, po czym wyjął swój telefon. Podszedł do Tomka oraz zaczął pokazać mu coś na ekranie. Tomek spojrzał w ekran i zobaczył zdjęcie samego siebie stojącego przed drzwiami. Nie widziałeś mnie wtedy, zapytał Steve. Tomek nie wiedział, co powiedzieć. Zrozumiał, że Steve jest bardzo dziwny, ale nadal nie miał pewności, czy jest niebezpieczny. Chociaż miał to na uwadze i bacznie obserwował Steve'a. Dlaczego zrobiłeś mi zdjęcie, zapytał Tomek. W sumie nie wiem, po prostu przyszło mi to do głowy, powiedział Steve. Steve widział, że Tomek jest coraz bardziej zdegustowany, poznając go coraz lepiej. Ale spokojnie, nie musisz się mnie obawiać. Może jestem trochę dziwny, ale to chyba przez to, że czuję duży smutek z powodu mojej choroby, a jednocześnie radość z powodu mojego syna, powiedział Steve. Rozumiem to, ale czuję się niekomfortowo. Bardzo przed... przepraszam, ale odmówię dalszej współpracy, powiedział Tomek. Po tych słowach na twarzy Steve'a pojawił się widoczny smutek. Myślałem, że nie brałeś tego aż tak mocno do siebie, powiedział. Nie wiem, co ty myślisz, odparł Tomek. Dobra, mam dla ciebie ostateczną propozycję, powiedział Steve. Nie jestem zainteresowany, Tomek, i udał się w dro drogą w kierunku swojego auta. Poczekaj tylko chwilę, powiedział Steve, po czym pobiegł za Tomkiem. Tomek po głosie Steve'a zrozumiał, że bardzo mu zależy i że na na nabrał teraz więcej pokory. Zatrzymał się więc i dał Steve'owi dojść do głosu. Jakie wynagrodzenie było w ogłoszeniu? Zapytał Steve. Dwa tysiące, rzekł Tomek. Co powiesz na podwójną stawkę? Zapytał Steve. Cztery tysiące, jeśli zostaną stało do końca dnia? Zapytał Tomek. Tak, odpowiedział Steve. Dlaczego aż tak bardzo ci zależy? zapytał Tomek. Bo i tak niedługo będzie po mnie, odpowiedział Steve. Oddaj pieniądze rodzinie, powiedział Tomek. Posłuchaj, zostanę do końca dnia. To łatwe pieniądze. Obiecuję, że nie będę ci już straszył, powiedział Steve. Tomek pomyślał jeszcze raz i uznał, że faktycznie tak duża zapłata, tylko za kilka godzin brzmi bardzo kusząco. Tym bardziej, że potrzebuje on teraz pieniędzy. Czuł, że to co robi nie jest mądre, ale jednocześnie wiedział, że nie może odpuścić takiej okazji. No dobra, ostatnia szansa, powiedział Tomek. Steve ucieszył się i razem z Tomkiem wrócił do domu. Co teraz planujesz robić? zapytał Tomek. Odpoczniemy trochę. Strasznie zmęczyłem się tym bieganiem po lesie, powiedział Steve. Steve i Tomek weszli do domu. Zrobię coś do jedzenia, powiedział Steve, po czym wszedł do kuchni. Tomek ciągle nagrywał Steve'a, gdy ten przygotowywał jedzenie. Też chcesz? Zapytał Steve. Nie, dzięki, nie jestem głodny, powiedział Tomek. Steve dalej gotował, Tomek przyglądał się i nagrywał Steve'a. Jesteś niezłym kucharzem, powiedział Tomek. Jakoś trzeba sobie radzić mieszkańcy w samotności, odpowiedział Steve. Jak to, a gdzie twoja żona? Zapytał Tomek. Skąd wiesz, że mam żonę? Zapytał Steve. Przez spodziewać się dziecko, odparł Tomek. Yy, Racja, odparł Steve, po czym lekko się zmieszał. Więc gdzie ona jest? zapytał Tomek. Na wyjeździe, wraca za tydzień, powiedział Steve. Jak na wyjeździe, w momencie, gdy ci ostatni dni życia? spytał Tomek. To bardzo ważny wyjazd służbowy. Też ubolewam, że akurat w tym czasie odpowiedział Steve. Tomek wyczuł, że Steve coś przed nim ukrywa i zostanie tu z nim było błędem. Mimo to nie chciał dać po sobie poznać i kontynuował rozmowę, jak gdyby nigdy nic. Jak nazywa się twoja żona? zapytał Tomek. Amelia odparł Steve. Steve skończył gotowanie i zaczął nakładać sobie jedzenie. Na pewno nie chcesz? zapytał? Na pewno odpowiedział Tomek. Steve zaczął jeść ciągle, rozmawiając z Tomkiem, który go nagrywał. Po jedzenie Steve odłożył talerz i zaczął mówić. Mogę ci zaufać? zapytał. Tomka zdziwiło to pytanie, jednak szybko odpowiedział na nie: jasne. Muszę na chwilę pojechać w jedno miejsce. Chciałbym byś został tu i popilnował domu. Masz trochę ponagrywać dom z różnej perspektywy, nawet odpowiedzieć jakąś historię. Zostawiam ci wolną rękę. I liczę, że coś wymyślisz, powiedział Steve. Tomka zdziwiło to, że Steve został go samego i ufa mu. Ale zaakceptował to i nie miał nic przeciwko. W porządku, odpowiedział Tomek. Dobra, wrócę nim się obejrzysz. Powiedział Steve i wyszedł z domu. Tomek był tym dość zdziwiony. Był dla Steve'a obcą osobą, a on zostawił go samego w swoim domu. Usiadł na kanapie... I starał się trochę rozluźnić, choć cała ta sytuacja była dla niego dość mocno stresująca. I nie wiedział, co kombinuje Steve i kim jest. Tomek siedział, wpatrując się w sufit i rozmyślał różne scenariusze. Nagle usłyszał, że dzwoni telefon. Był to telefon Steve'a. Tomek od razu pod poderwał się i podszedł do telefonu, a gdy spojrzał na ekran, zobaczył, że dzwoni, żo dzwoni żona Steve'a, Amelia. Zdziwił się i nie wiedział, czy odebrać to połączenie, jednak czuł, że powinien. Bo dzięki temu dowie się czegoś nowego. Halo? Powiedział Tomek. Halo? Kto mówi? Zapytała Amelia. Jestem Tomek, kamerzysta Steve'a, powiedział Tomek. Nasta nastała cisza. Tomek, jeden co słyszał w słuchawce, to ciężki oddech Amelii. Halo? Co się dzieje? Zapytał Tomek. Gdzie teraz jest Steve? Zapytała Amelia. Powiedział, że musi coś załatwić i wyszedł z domu, odparł Tomek. Posłuchaj uważnie. Nie wiem, kim jesteś i co on ci powiedział, a jeśli masz okazję, to uciekać stąd, powiedziała Amelia. Co? zapytał Tomek. Steve jest psychicznie chory. Kiedyś jeszcze potrafił to kontrolować, ale ostatnio zachował się bardzo dziwnie, powiedziała Amelia. Zauważyłem, że jest dziwna, ale czy może być niebezpieczny? zapytał Tomek. Tak, odpowiedziała Amelia. Dlaczego jesteś z nim w związku? zapytał Tomek. Co? zapytała Amelia. Steve powiedział, że jesteś jego żoną, powiedział Tomek. Jestem jego siostrą, powiedziała Amelia. Po tych słowach Tomek wystraszył się i od razu rozłączył. Wiedział, że to nie są żarty i skoro rodzina Steve'a mówi, by mu był mu, mu by uciekał, to powinien tak zrobić. Odłożył telefon i kamerę, po czym udał się w stronę drzwi. I gdy szedł w ich kierunku, zauważył przez okno, że Steve wraca do domu. Rozdział trzeci. Pościg. No, zobaczymy, jak to się rozwinie, bo... To było, było wiadome, że z tym Steve'em jest coś nie tak, ale... No właśnie ciekawe, jak to się rozwinie teraz w takim ostatecznym rozdziale. Tomek ponownie chwycił za kamerę i zaczął udawać, że nic się nie stało. Steve szedł do domu, a na jego twarzy dało się zauważyć uśmiech. Mam nadzieję, że beze mnie si się ze mnie nie nudziłeś, powiedział. Nie, właściwie ta przerwa dobrze mi zrobiła, odparł Tomek. W porządku, gotów na kolejną wędrówkę? Zapytał Steve. Wiesz, trochę zgłodniałem, powiedział Tomek. Czy możesz zrobić mi coś do jedzenia? zapytał. Czemu nie jadłeś razem ze mną? zapytał Steve. A sam nie wiem, w sumie powinien odparł Tomek. Dobra, zrobię ci to, że Steve, po czym udał się do kuchni. Tomek ponownie odłożył kamerę. Tym razem zrobił to po cichu oraz wolnym krokiem, tak by Steve go nie usłyszał, udał się w kierunku drzwi. Wiedział, że Steve jest dziwny i może być groźny, dlatego postanowił, że ucieknie nie wykorzystując jego nieuwagę. Tomek szedł powoli w kierunku drzwi i miał nadzieję, że Steve go nie usłyszy. Nagle jednak usłyszał, że Steve wychodzi z kuchni. Tomek szybko odwrócił się i zaczął udawać, że chodzi do, po pokoju. To, co z się robią? Możesz podać mi mój telefon? zapytał Steve. Jasno odparł Tomek i sięgnął po telefon oraz podał go Steveowi. No tak, tylko teraz będzie, że odebrał ten telefon od tej ameli. W spisie połączeń. Zaraz cię zawołam powiedział Steve, po czym wrócił do kuchni. Tomek odetchnął, widząc, że Steve go o nic nie podejrzewa, jednak wiedział, że musi działać. Szybko i spróbować uciec raz jeszcze, bo jeśli Steve zauważy, że dzwoniła do niego Amelia i rozmawiała z Tomkiem, sytuacja może zrobić się niebezpieczna. Tomek ponownie zaczął iść do drzwi cichym krokiem i tym razem udało mu się dotrzeć do celu. Chwycił za klamkę i powoli ją pociągnął. Czuł, że Steve zaraz go usłyszy, jednak otworzył drzwi. Nagle poczuł się dziwnie, tak jakby pozbył się jakiegoś ciężaru. Było to bardzo dziwne uczucie, chociaż nie wiedział skąd się wzięło. Wiedział jednak, że nie ma teraz czasu na myślenie i musi uciekać. Nie patrząc za siebie, szybko wybiegł z domu i pobiegł drogą. Steve wrócił z kuchni i zauważył, że Tomka nie ma w środku, a drzwi jego domu są otwarte. Był zdziwiony, ale jednocześnie wściekły. Od razu wybiegł z domu i zobaczył Tomka w oddali uciekającego drogą. Wiedział, że piesze już nie dogoni, dlatego szybko wsiadł do auta i pojechał za tomkiem. Ej, to tam był wspomniane, że on ma auto? Hm. Tomek biegł tak szybko, jak tylko mógł i spoglądając za siebie nie widział nikogo. Myślał już, że ma Steve'a z głowy, jednak w tym momencie usłyszał jadący za nim samochód. Tomek rozpoznał ten samochód i wiedział, że Steve mu nie odpuści. Był przerażony i jeszcze nigdy się tak nie czuł. Strach przez chwilę spowodował, że stracił on zdrowy rozsądek i dalej uciekał drogą. Jednak po chwili skręcił w las, tak by uniemożliwić Steve'owi dalszy pościg. Steve widząc to, zatrzymał auto i pobiegł za Tomkiem, który uciekał lasem. Las był gęsty Tomek szybko zgubił Steve'a, mimo to bieg dalej, by na pewno mieć go z głowy. Nie wiedział czy Steve wciąż go goni, ale wiedział, że jeśli się zatrzyma, da mu taką szansę. Po kilku minutach biegu w końcu zatrzymał się i nie był już pewien, gdzie się znajduje ani w którą stronę powinien iść, by z powrotem dotrzeć do drogi. Niepokoiło go to, ale z drugiej strony poczuł ulgę, wiedząc, że Steve już za nim nie biegnie, a przynajmniej nie jest blisko. Tomek nie miał jednak pojęcia, gdzie jest i co robić. Wiedział, że musi wrócić do auta i wydostać się stąd, jednak totalnie stracił orientację i szedł teraz na ślepo, z nadzieją, że dotrze do miasta, lub odsłyska kogoś, kto mógłby mu pomóc. Tomek szedł przez kolejne minuty i miał wrażenie, że coraz bardziej błądzi. Myślał, by spróbować zawołać pomoc, ale wiedział, że to może naprowadzić Steve'a, więc zrezygnował z tego pomysłu. Las wydawał się pusty i Tomek miał wrażenie, że jest w nim całkiem sam, a jednocześnie czuł, że w każdej chwili może znaleźć go Steve. Tomek wyjął telefon, by spróbować zadzwonić po pomoc. Jednak w tle się nie miał zasięgu. Dochodziła godzina trzynasta, Tomek czuł się coraz bardziej zmęczony i głodny. Wiedział, że musi znaleźć drogę prowadzącą poza las, jednak, mimo dużej wytrwałości, ciągle widział przed sobą tylko drzewa. Nagle usłyszał jakiś dźwięk za plecami, tak jakby ktoś za nim szedł. Wystraszył się od razu kłócnął, chowając się za krzakami. Obawiał się, że Steve jeszcze go nie odpuścił i nadal go ściga. Chociaż wydawało się to dla Tomka nielogiczne, bo zgubił go już dawno temu. To jednak jego obawa była tak duża, że zakładał, że zakładał ten scenariusz. Wychylił się lekko, by zobaczyć, co wydaje ten dźwięk, który nagle jakby ucichł. Tomek nie wiedział, czy to był Steve, jakiś człowiek, czy dzikie zwierzę, ale uznał, że nie będzie czekał na odpowiedź i zagra bezpiecznie. Cichil na wszelkim krokiem, ciągle kryjąc się za krzakami, Odszedł z dala od źródła dźwięku i gdyby już dalej, zaczął biec. Ile sił w nogach. Po kilku minutach biegu Tomek w końcu dotarł do ścieżki. Nie był pewien, dokąd ta ścieżka prowadzi i w którą stronę iść. Zaczął myśleć i przypomniał sobie, że gdy dochodził do chatki Steve'a, to słońce wschodziło na wprost od drogi. Tomek popatrzył na niebo i zobaczył, że słońce jest już na górze. Jednak wciąż mniej więcej w tej samej linii co droga. Dał mu to informację, że prawdopodobnie jest to ta sama droga. Nie miał jednak pewności, w którą stronę iść, by oddalić się od chatki Steve'a, bo słońce było już w górze. Tomek uznał, że poczeka tu chwilę, obserwując słońce, by mieć pewność, w którą stronę powinien pójść. Po kilku minutach obserwacji uznał, że powinien pójść w lewo od, od miejsca, w którym trafił na drogę. Szedł dalej, nagle zauważył oddali samochód jadący w jego kierunku. Tomek z tej odległości nie wiedział, co to za samochód, jednak szybko skręcił w las i ukrył się za krzakami. Samochód zaczął się zbliżać do miejsca, w którym był Tomek, i gdy zauważył się. I gdy go zauważył, zdziwił się. Był to samochód Steve'a, który nadal szukał Tomka. Steve jednak pojechał dalej, a Tomek odetchnął i był zadowolony, że udało mu się w porę ukryć. Wiedział, że Steve teraz go nie złapie, bo pojechał w przeciwnym kierunku, którym szedł. Mimo to ciągle był czujny. Tomek szedł dalej drogą i co jakiś czas spoglądał za siebie był pewni, że Steve nie wraca. Miał kolejne minuty, a Tomek czuł coraz większe zmęczenie. Ale nie poddawał się i ciągle szedł przed siebie. Nagle usłyszał jakiś dźwięk w lesie, który zwrócił jego uwagę. Było to pęknięcie, jakby ktoś stanął na gałęzi i ją złamał. Odwrócił się i ujrzał za plecami Steve'a siekierą w ręku. Tomek był przerażony i jednocześnie nie wiedział w jaki sposób Steve go znalazł. Okazało się jednak, że Steve widział Tomka już wcześniej na drodze, jednak był on sprytny i wiedział, że jeśli Tomek ucieknie do uciekł do lasu, to nie da rady go znaleźć. Na więc nawet nie próbował. Zamiast tego uśpił jego czujność i pojechał dalej oraz zatrzymał samochód, po czym wysiadł z niego, skradając się za plecy Tomka, korzystając z zasłony lasu. Na szczęście damek usłyszał Steve'a, gdy ten nie był jeszcze aż tak blisko, a widząc go od razu zaczął uciekać w przeciwną stronę. Steve zaczął wołać do Tomka, by ten się zatrzymał, jednak Tomek nie był, był tak wystraszony, że nawet nie usłyszał jego wołania. Steve widząc, że to nie pomaga wyjął pistolet i zaczął strzelać w kierunku Tomka, który jednak był osłaniany przez drzewa i kule go nie dosięgnęły. Steve ponownie zaczął biec za Tomkiem, który pomimo zmęczenia i braku sił biegł wyjątkowo szybko, ponieważ czuł tak duży strach, że zmęczenie w tym momencie nie miało dla niego żadnego znaczenia. Tomek nie oglądał się za siebie i był skupiony tylko na tym, by uciec Steve'owi, który nadal go gonił. Biegł razem kolejne minuty, aż w końcu poczuł się bardzo słabo, tak jakby jego organizm odmawiał posłuszeństwa. Mimo to starał się biec, chociaż im dłużej to robił, tym bardziej czuł, że nie może. Zatrzymał się na chwilę i oparł drzewo oraz spojrzał za siebie. Nie dostrzegł Steve'a i odetchnął oraz usiadł na chwilę, by odzyskać siły. Wiedział jednak, że nie może zostać tu na długo, bo Steve może wyskoczyć z lasu w dowolnym momencie. Dlatego szybko podniósł się i zaczął biec dalej. Po kilku minutach Tomek zaczął słyszeć odgłosy samochodów. Wiedział, że zbliża się do drogi asfaltowej, co podniosło go na duchu. Biegł w stronę odgłosów, które słyszał coraz lepiej, aż w końcu dotarł do drogi. Tomek odetnął i podparł się na kolanach, by trochę odpocząć. Zaraz jednak usłyszał, że jedzie samochód, dlatego zaczął machać do niego, by, by się zatrzymał. Jednak to nie przyniosło żadnego efektu. Na jego szczęście samochody jeździły tu dość często i starał się zatrzymać każdy kolejny, który nadjeżdżał, aż w końcu jeden z nich się zatrzymał, by zapytać o co chodzi. Był to siwy mężczyzna w starym wieku imieniu Robert. Widząc Tomka zauważył, że nie jest on w najlepszej formie i ma jakieś kłopoty. – Co się stało? – zapytał Robert. Jakiś wariat zaczął mnie gonić. Potrzebuje odjechać stąd jak najdalej, powiedział Tomek. Pewnie ten Robert go zawiezie do Steve'a i go zabijał. Robert zdziwił się, a historia ta wydała mu się dość nieprawdopodobna, jednak zaufał Tomkowi i wpuścił go do samochodu. Dziękuję za pomoc, powiedział Tomek. Drobiazg, ale możesz wyjaśnić mi trochę więcej szczegółów? zapytał Robert. Tomek odpowiedział nieznajomemu całą historię, a ten słuchał jej z zaciekawieniem oraz przerażeniem. Z drugiej strony wydawało mu się tak absurdalne, że nie był pewien, czy Tomek mówi prawdę, choć jego stan sugerował, że faktycznie zaśmiał miejsce. Mogę zawieźć cię do mojego domu. Tam dam ci coś do jedzenia i będziesz mógł ruszyć dalej. A tego Steve'a jak najszybciej zgłoś na policję, powiedział Robert. Dziękuję i tak jak najszybciej to zgłoszę, odparł Tomek. Tomek i Robert pojechali do domu Roberta, który znajdował się w małej ślinie daleko lasu. Tomek chwilę odpoczął i zjadł, jednak Robert obawiał się, że Steve jakoś znajdzie Tomka, Dlatego nalegał, by ten już się zbierał i opuścił jego dom. Tomek wyszedł i od razu zadzwonił na policję. Halo, słucham? powiedział policjant. Halo, chciałem zgłosić niebezpieczną osobę powiedział Tomek. Słucham odpowiedział policjant. Spotkałem mężczyznami nie Steve, który zachował się bardzo dziwnie i chciał mnie zabić. Mieszka w domku w lesie i radziłbym to sprawdzić, zanim więcej osób ucierpi powiedział Tomek. Rozumiem, dziękuję za zgłoszenie i sprawdzimy to jak najszybciej. Gdzie dokładnie mieszka ten Steve? zapytał policjant. Tomek. Podał adres Steve'a, po czym usłyszał ciszę w słuchawce. Halo? Nikt nie odpowiedział Tomkowi. Halo, powtórzył Tomek. No co jest do licha? Pomyślał, po czym zadzwonił raz jeszcze. Tomek ponownie połączył się z policjantem i od razu zaczął mówić. Halo, chciałem zgłosić niebezpieczną osobę, ale coś przerwała, więc dzwonię jeszcze raz. Tomek ponownie usłyszał ciszę w słuchawce. Halo! krzyknął. Nikt nie odpowiadał. Co to ma znaczyć? Pomyślał. Tomek nie wiedział o co chodzi, ale spróbował zadzwonić jeszcze raz, co ponownie nic nie dało. O co tutaj chodzi? Powiedział sam do siebie. Tomek spojrzał na ekran telefonu, by sprawdzić godzinę i zauważył, że dochodzi godzina 13. Chwila! Pomyślał. W tym momencie przypomniał sobie, że gdy uciekał przed Steve'em, lasem, telefon wskazywał tą samą godzinę, co teraz, chociaż był pewien, że od tej pory minęło już co najmniej dwie godziny. Nie miał pojęcia, o co chodzi, ale zaczął się bać. Mimo to zależało mu, by wrócić teraz do domu. Czuł się bardziej wypoczęty i najedzony. Chociaż fakt, że nie mógł dodzwonić się na policję, a jego telefon, jakby zatrzymał się w miejscu, bardzo go niepokoił i napełniał strachem. Tomek szedł drogą i starał się ponownie zatrzymać jadące samochody, by znaleźć kogoś, kto mógł podwieźć go do drogi, przy której zostawił swoje auto. Niestety, tym razem nikt się nie zatrzymał i Tomek był zdany tylko na siebie. Na szczęście, wioska, której teraz yy, był, leżała do blisko miejsca, w którym zostawił auto. Po około 30 minutach spaceru dotarł na miejsce, jednak nie dostrzegł swojego samochodu. Tomek był pewien, że to właśnie tutaj go zostało i przez chwilę zaczął się zastanawiać, w jaki sposób zniknął. Jednak zrozumiał, że musiał stać za tym Steve, który przewidział, że Tomek tu wróci. Zrozumiał również, że powinien jak najszybciej uciekać, bo Steve może tu na niego się czaić. Odwrócił się w przeciwną stronę i w tym momencie dostrzegł przez całego Steve'a, który trzymał w ręku siekierę. Tomek w pierwszej chwili chciał uciec, a teraz czuł się silny i stwierdził, że nie chce uciekać przez swoim strachem. A woli się z nim skonfrontować. Steve zaczął się, siekierą, by trafić Tomkę, jednak Tomek skutecznie unikał jego ataków. Steve wkładał w nie bardzo dużo energii, szybko stracił siłę oraz zwolnił. Co od razu wykorzystał Tomek i rzucił się na Steve'a, powalając go na ziemię. Steve wypuścił się, a Tomek zaczął obijać mu mordę. Atakał go za wściekłością i czuł, że zaraz go zabije. – To twoja wina, Frejerze! – krzyknął Tomek. Tomek nie przestał i dalej obijał Steve'a, który coraz bardziej słabnął i nie miał siły się bronić. Ty to zaczęłaś, ale ja to zakończę. Bo mnie do tego zmusiłeś, powiedział Tomek dalej obijając Steve'a. Twarz Steve'a była już cała pokryta krwią, a Tomek w końcu poczuł, że sam stracił siły i przestał obijać Steve'a. Oraz usiadł na ziemi. Widząc to zrobił sam się zdziwił jednak wiedział, że nie miał w tej sytuacji wyboru. Popatrzył na Steve'a i zobaczył, że ten jeszcze się rusza, ale nie ma siły, już stać. I warto było? zapytał Tomek? Oczywiście, że tak odparł Steve. No nie wiem, teraz leżysz tu martwy, powiedział Tomek. W tym momencie Steve podniósł swoją górną część ciała tak, że siedział na ziemi obok Tomka. Jego twarz była pokryta krwią, a Tomek zdziwił się, że Steve znalazł siły by jeszcze wstać. To tylko twoja imaginacja, powiedział Steve. Co takiego? zapytał Tomek. Zobacz, co z tyłu głowy, odpowiedział Steve. Tomek podniósł rękę i przyłożył do tylnej części głowy i poczuł tam dziwną wilgoć. Gdy spojrzał na swoją dłoń, zauważył, że jest ona całe we krwi. Przyłożył do głowy jeszcze raz i poczuł, że ma tam dziurę. Nagle zaczął czuć jednocześnie ból i niedowierzanie, a Steve siedział obok niego śmiejąc się na cały, gło na cały głos. Hmm. Cztery godziny temu. Tomek ponownie odłożył kamerę, tym razem zrobił to po cichu oraz z wolnym krokiem, tak by Steve go nie usłyszał. Udał się w kierunku drzwi. Wiedział, że Steve jest dziwny i może być groźny. Dlatego postanowił, że ucieknie, wykorzystując jego nieuwagę. Tomek szedł powoli w kierunku drzwi i miał nadzieję, że Steve go nie usłyszy. Nagle jednak usłyszał, że Steve wychodzi z kuchni. Tomek szybko odwrócił się i zaczął udawać, że chodzi po pokoju. To z się robią, możesz poleś mi mój telefon? zapytał Steve. Jasno odparł Tomek i sięgnął po telefon, z podał go Steveowi. Zaraz cię zawołam powiedział Steve, po czym wrócił do kuchni. Tomek odeznał, widząc, że Steve go o nic nie podejrzewa, jednak wiedział, że musi działać szybko i spróbować uciec raz jeszcze. Bo jeśli Steve zauważy, że dzwoni do niego Amelia i rozmawia z Tomkiem, sytuacja może zrobić się niebezpieczna. Tomek ponownie zaczął iść do drzwi cichym krokiem i tym razem udało mu się dotrzeć do celu. Chwycił za klamkę i powoli ją pociągnął. Czuł, że Steve zaraz go usłyszy, jednak otworzył drzwi, a w tym momencie Steve strzelił mu z w tył głowy. Myślałeś, że mnie przechytrzysz, zapytał Steve. Steve doskonale wiedział, że Tomek już od dłuższego czasu go podejrzewa i był dość mocno zawiedziony tym, że Tomek zagrał w jego grę tak słabo. Dał mu nawet szansę, by uciekł, gdy wyszedł na zewnątrz, a Tomek tego nie wykorzystał. Steve wziął kamerę i zgrał nagranie na płytę, po czym podpisał imieniem Tomka. Oraz schował do półki, gdzie widniała masa innych płyt z imionami jego ofiar. Czyli seryjny morderca, kurde. teraźniejszość. Tomek zrozumiał, że nie żyje od kilku godzin, cały pościg odbyło się tylko w jego głowie. A Steve dopadł go już znacznie wcześniej. Kurde, ciekawy wątek naprawdę. Rozejrzał się dookoła i nie dostrzegł już Steve'a obok siebie. Była to tylko jego wyobraźnia, a on sam był tylko zagubionym duchem, który jeszcze nie mógł dopuścić do siebie, że nie żyje. Tomek czuł pustkę i nie wiedział, co zrobić. Jeszcze przed chwilą myślał, że dopadł Steve'a, ale teraz zrozumiał, że to Steve dopadł jego. Kurde, no naprawdę ciekawe. Fajne opowiadanie. Eee... Cieka Ciekawy zwrot akcji na koniec. Jeszcze jakbyście napisał, Mateusz, na, na jakim to było wzorowane w filmie czy książce. To fajnie by było, bo nie ukrywam mega ciekawy wątek i motyw. No i co? Ja się z wami żegnam. W tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!